Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij, umów się ze mną na prywatną sesję. Napisz na autentycznie23@gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje. Wszystko w swoim czasie. Każdy z nas jest inny. Każdy jest wyjątkowy. Każdy też potrzebuje inną ilość czasu, by dojść do pewnych wniosków, do pewnego etapu. Powrót do rzeczywistości po relacji z narcyzem jest niezwykle trudny, wymagający i długotrwały. To proces, który składa się z wielu etapów. Niezależnie od tego, na którym etapie jesteś, wiedz, że to nie będzie trwało w nieskończoność. Teraz się tak wydaje. Myślisz nawet, że to niemożliwe, żeby coś się zmieniło. Całe szczęście tak nie jest. To tylko etap. To tylko faza, która minie. Przejdziesz do innego etapu, do innej fazy. Czasem odwiedzisz te etapy kilkukrotnie, aż w końcu z nich wyjdziesz na stałe. Najważniejsze jest, byś wykorzystywał nawet ten najtrudniejszy czas w jakiś korzystny, produktywny sposób. To mogą być małe kroki, małe postanowienia, ale ważne, by każdy twój dzień nie wyglądał tak samo. By nie było to tylko i wyłącznie łóżko, praca, dom, łóżko, telewizor, zamknięcie się na świat, na możliwości, na znajomych. Narcyz chce cię odizolować, chce, byś był sam. Chce, by nikt cię nie zrozumiał, chce, byś nigdy się nie podniósł. Uważa, że bez niego nie jesteś w stanie prawidłowo funkcjonować. Nie możesz dać mu tej satysfakcji, nie możesz pozwolić narcyzowi wygrać. Co nie oznacza, że masz robić coś wbrew swojej woli. Nikt ci nie każe od razu wchodzić na najwyższe szczyty. Do tego potrzebne są przygotowania, treningi. Możesz zacząć tylko od drobnego spaceru i być w tym systematycznym. Możesz przeczytać jedną stronę książki dziennie i to już będzie zmiana w dobrym kierunku. Pewnie nieraz zdarzyło ci się iść w podobnym tempie obok jakiegoś innego człowieka i czasem nawet cię to irytowało. Wolałbyś, żeby szedł on szybciej albo wolniej, a idziecie podobnie. Czasem go wyprzedzisz, czasem wręcz zwolnisz. Nie ma to większego znaczenia, bo i tak dojdziecie oboje do wyznaczonego celu. To nie są wyścigi, a jesteście na tej samej drodze. Bez różnicy, czy to chodnik, czy ulica, czy ktoś cię wyprzedzi i będzie stał na czerwonym świetle, a ty go spokojnie dogonisz i będziesz na pasie obok, w tym samym miejscu. Zmiana światopoglądu, zmiana swoich dotychczasowych wartości czy ideałów. Jak masz już wiedzę, że psychopaci są wśród nas, zajmuje trochę czasu. To normalne. Nie przejmuj się, to jak wybudzenie z hibernacji, ze śpiączki. Potrzebujesz czasu, by dojść do siebie, dojść do sprawności, by dojść do formy. Twój umysł i ciało, mięśnie muszą się zregenerować i pewnego dnia to nastąpi, ale tak jak po wielu urazach, potrzebujemy na to czasu. Nie ma dwóch takich samych przypadków, nie ma dwóch takich samych narcyzów, nie ma dwóch takich samych złamań, a nawet gdyby były, to każdy człowiek, każdy organizm jest inny, ma inne predyspozycje. Jeden zagoi się szybciej, inny będzie potrzebował więcej czasu, więcej rehabilitacji czy więcej leków. Każdego dnia się uczymy i popełniamy błędy. Czasem skręcisz w ślepą uliczkę, czy nawet jednokierunkową. Związek z narcyzem był właśnie taką jazdą pod prąd. Jazdą na kurs kolizyjny i nawet o tym nie wiedziałeś, dopóki nie zderzyłeś się z brutalną rzeczywistością, której już dłużej nie mogłeś zaprzeczać.
Nie wystarczy informacja, że to narcyz. Nie wystarczy kilka podcastów, kilka książek, czy nawet kilka miesięcy. Często trzeba znacznie więcej czasu, choć w większości przypadków po kilku miesiącach zauważamy postępy. Nie przejmuj się, jeśli ich nie zauważasz jeszcze. Być może potrzebujesz więcej czasu. Nie oznacza to, że jesteś gorszy od innych. Pewnie twój przypadek był po prostu bardziej skomplikowany, bardziej trudny. Zostałeś bardziej skrzywdzony, jesteś bardziej wrażliwy. Możliwości i czynników jest dużo. Sama wiedza to za mało. Choć wiedza to potęga, trzeba ją jeszcze umieć wykorzystywać. Trzeba ją utrwalać, powiększać, pielęgnować. Nawet gdy mamy ukończonych kilka kierunków, to gdy aktywnie nie działamy w temacie, to zwyczajnie wiedza się ulatnia. Ciężej nam sobie przypomnieć pewne rzeczy. Wiedza o tym, co cię spotkało, nie tylko ma na celu wyleczenie się z narcyza, ale także przede wszystkim to, byś zadbał o siebie i stał się niezależny. Ustanowił zdrowe granice, których więcej nie dasz nikomu przekroczyć. Pewnego dnia osiągniesz ten etap, że narcyz nie będzie cię już obchodzić, że będzie ci obojętne, czy jest milionerem, czy skończył samotny na ulicy. Pewnego dnia będziesz pewien, że narcyz nigdy się nie zmieni, że to, co teraz robi, to jest to, co zawsze robi, czyli gra, czyli udaje, czyli nagrywa kolejny film, lecz nie jest ani szczęśliwy, ani to nie jest nic prawdziwego. W swoim czasie zrozumiesz, że przeszedłeś przez to, że musiałeś przez to przejść, by ulepszyć swoje życie, by zrozumieć, że musisz skupić się przede wszystkim na sobie. To tak jak w samochodzie. Czasem musisz zwolnić przed zakrętem, by potem pojechać szybciej. Tak samo było z narcyzem. Spowalniał cię on na miesiące, lata, czasem dekady. Czasem nawet zatrzymałeś się i cofnąłeś. Ale w końcu miniesz ten zakręt. Nawet gdyby ktoś miał cię pchać czy holować, znajdziesz się na prostej i pojedziesz już szybciej. Każdemu czasem zdarza się jakaś awaria. Każdy prędzej czy później natknie się na psychopatę. Niekoniecznie musi być to związek. Może to być praca czy inne okoliczności. Najważniejsze jest to, żebyś wiedział, że nie oszalałeś, że nie jesteś sam, że innych też to spotkało. Mają podobne doświadczenia i dają ci dobre rady, dzięki którym nie tylko nabierzesz pewności, ale też dzięki nim szybciej wyjdziesz z tego bagna. Wszyscy tutaj mieliśmy ten sam problem. Natknęliśmy się na narcyza psychopatę, albo już z nim nie jesteśmy. Albo jeszcze dalej tkwisz w takiej relacji. Może masz z nim dzieci, firmę, łączą was jeszcze inne rzeczy i zerwanie kontaktu w 100% nie jest możliwe. Może narcyz to twój współpracownik lub to brat czy siostra. Rodzice, rodzina, każdy ma inną sytuację, lecz wyniszczający schemat się powtarza. Narcyz odizolował cię, poróżnił, skłócił, wpędził w te beznadziejne miejsce, w którym nie tylko jesteś odizolowany, ale sam nie masz ochoty na wyjście z izolacji. Przyjdzie taki dzień, jeśli jeszcze nie przyszedł, że opuścisz swoją strefę komfortu. To konieczne, by ją opuścić. W przeciwnym razie można spędzić tam resztę życia. A chodzi o to, by dopuścić do siebie możliwość, by odkrywać nieznane. Nie wiesz, co jest za rogiem i dopóki nie wyjdziesz z łóżka, to się nie dowiesz. Doskonale rozumiem, z jakim poczuciem krzywdy, niesprawiedliwości, niezrozumienia się spotkałeś. Wydaje się, że to nie tylko cały świat jest przeciwko tobie, ale nawet cała galaktyka. W swoim czasie, dzięki wiedzy i zrozumieniu tematu narcystycznego zaburzenia osobowości, przyjdzie uzdrowienie, regeneracja, wyzbycie się traumy, zamknięcie tego rozdziału raz na zawsze. Związek z narcyzem to nie tylko złamanie ręki czy nogi,
To jest jak złamanie i pokruszenie wszystkich części twojego ciała i duszy. To rozpad na milion kawałków i dlatego tyle czasu zabiera poskładanie się do kupy. To tak jakbyś stłukł młotkiem szybę w aucie, która rozpadła się na wiele drobnych części. Jesteś właśnie taką szybą, tylko znacznie większą, o powierzchni wieżowca. Odbudowa jest czasochłonna i w swoim czasie zostanie ukończona. Czy będziesz to naprawiać samemu, czy zatrudnisz do tego jedną czy kilka firm, bez różnicy. W swoim czasie się naprawisz, zregenerujesz. Zobacz, co przynosi ci największą pomoc, największe ukojenie, po czym lepiej się czujesz. Próbuj i odkrywaj nowe rzeczy, nowe metody. Zapisz codziennie kilka rzeczy, które ci się przypomni. Czy to skojarzenia, wyzwalacze, dobre czy złe. Pisanie to dobra forma autoterapii. Powrócisz do tego za jakiś czas i spojrzysz zupełnie inaczej. Jednego dnia chciałeś oddać nerkę za partnera, a rok później stwierdzasz, że nie nasikałbyś na niego nawet gdyby się palił. Takie konkretne, dosadne przykłady są niezbędne. Pobudzają one twoją wyobraźnię i dochodzisz do właściwych wniosków. W swoim czasie twoja energia powraca i skupiasz się coraz bardziej na tym, co ważne dla ciebie. Skupiasz się coraz bardziej na sobie. Zastanów się, co przyniesie ci więcej korzyści. Leżenie w łóżku, oglądanie telewizji czy przeczytanie książki, spacer, siłownia, medytacja. Rozmyślając w kółko, nie zmienisz przeszłości. Rozumiem, że nie masz nad tymi myślami kontroli. Rozumiem, że zastanawiasz się, co by było gdyby, ale to nic nie zmieni. Z narcyzem, nawet gdybyś mógł coś zmienić, to efekt końcowy byłby taki sam, bo narcyza nie zmienisz. Możesz za to zmienić siebie. Cokolwiek byś nie zrobił inaczej, to zawsze byłoby źle. To nie twoja wina, że narcyz wszystko postrzega źle. Normalne osoby wiedzą i widzą, że postępujesz właściwie. Narcyz nigdy ci tego nie powie, nigdy nie przyzna ci racji, nigdy nie doceni tego, co robisz. Wraz z całym twoim wysiłkiem i zaangażowaniem dotrzesz w końcu do tego miejsca, do tego punktu, w którym chcesz być. Postaraj się zaplanować każdy dzień, jak najlepiej to możliwe. Ocenić, co zrobiłeś dobrego, ile czasu zmarnowałeś, co mógłbyś zmienić. Przeznacz minimum godzinę dziennie tylko dla siebie i dla rozwoju w dowolnym kierunku. Czy to spacer, czy to książka, czy to pogłębianie wiedzy, autoterapia, zapisywanie przemyśleń, wspomnień, wątpliwości. Jeśli podejdziesz do tego właściwie, to za rok czasu będziesz w zupełnie innym miejscu, z zupełnie innym spojrzeniem na świat. Zaplanuj swój następny dzień, tydzień, miesiąc i trzymaj się tego planu. Modyfikuj go, gdy trzeba coś ulepszyć. Ledwo co zapisałeś się na siłownię i dostałeś od razu największy możliwy ciężar, którego nie jesteś w stanie unieść. Zacznij od mniejszych, ćwicz systematycznie i z czasem dojdziesz do tych cięższych i będziesz w stanie udźwignąć wszystko to, co cię spotkało. Siła nie bierze się z wygrywania. Twoje zmagania rozwijają twoją siłę. Kiedy pokonujesz trudności i decydujesz się nie poddawać, to jest siła. Arnold Schwarzenegger. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.